Dzień dobry, Mateusz Benesz, to jest program Gość Dnia, a dzisiaj moim Państwa gościem jest pani trener Bożena Karkut. Witam serdecznie. Pani trener, 21 zwycięstw, 21 meczów. Spodziewała się pani takiej serii? No pewnie przed sezonem nie, bo chyba żaden trener w grach zespołowych nie spodziewa się przed sezonem, że będzie miał komplet zwycięstw. Natomiast to, co się dzieje, na pewno jest niesamowite. Gdzieś tam się wpisuje do historii tej rywalizacji piłki ręcznej. Bardzo się cieszymy, ale to jest też taka trochę sytuacja coraz trudniejsza, no bo właściwie już nikt nie widzi innego końca, innego rozwiązania. My też, ale no to się zrobiło takie istne polowanie na nas, kto pierwszy palnie za głębie, że tak powiem kolokwialnie. Mhm. Spotkała się wcześniej z pani z taką serią wygranych, właśnie jak pani grała w Austrii, czy tym właśnie, gdzie byliście, triumfowałyście panie w Lidze Mistrzyń? No w Lidze Mistrzyń potrzebne są seryjne zwycięstwa, no bo gdzieś porażki powodują zawahania w drodze do finału, natomiast no, zdarzały się porażki i chyba takiej serii nie pamiętam. No może w austriackiej lidze, bo tam po prostu na czasy, w których grałam, no, nie mieliśmy konkurenta, który mógł nam zagrozić. To nie była jakaś szalona liga, natomiast no, tu w Lidze Polskiej zobaczymy do końca sezonu, jak to będzie. Mam nadzieję, że tak samo. No jakoś tak nie przypominam sobie. A co pani zdaniem jest waszą najsilniejszą bronią? Co jest zasługą tych właśnie tej serii? Zaczęliśmy kolejny sezon jako mistrz Polski w dużym stopniu z drużyną, która już ze sobą troszkę jest. To jest taki temat dla wszystkich, którzy dosyć szybko, no właśnie, gdzieś zwalniają trenerów albo chcą zmieniać taktyki, że sport to cierpliwość, no bo każdy zespół trzeba gdzieś budować, gdzieś dokonywać jakichś zmian. I, no i nigdy nie ma gwarancji, że te zmiany dadzą od razu jakiś efekt. I myślę, że ten trzeci rok to jest taki zespół Zagłębia już bardzo dojrzały i zgrany ze sobą. Mimo kłopotów, bo nie ukrywajmy, kolejny rok nie grają z nami Patrycja Świerżewska i Kinga Jakubowska. Z końcem września kontuzji doznała Kinga Grzyb. To są pewnie nazwiska, które ci, którzy są w piłce ręcznej, wiedzą, co znaczą na boisku. A jednak dziewczyny te, które mogą grać, stworzyły no, taki zespół, który podjął temat, że bez względu na wszystko będzie walczył o te najwyższe trofea. I to są naprawdę takie mecze, kiedy widać w trudnych sytuacjach, jak one się rozumieją. Myślę, że to jest duży plus tego zespołu, ale na to też się składa życie tego zespołu tak prywatnie, poza piłką ręczną, że one też są wtedy taką sportową rodziną, wspierają się gdzieś nawzajem. I te wszystkie elementy chyba no, gdzieś zaowocowały w tym roku. A jak pani myśli, czy jest jakaś drużyna w lidze, która jest w stanie was zatrzymać? Ja mówię pod kątem właśnie tych przeciwników, czy pani sobie mówię, może pani wybrać jakąś drużynę, która się wybija oprócz was jeszcze gdzieś tam w tej Oczywiście lidze? Oczywiście cały czas musimy uważać, bo to nie jest tak, że drużyny, które za nami, mówię o Lublinie, mówię o Kobierzycach, o Piotrkowie, czy Jarosław, czy Galiczanka, są wszystko zespoły, które jak najbardziej prowadzą wyrównaną walkę i są szansami na zwycięstwo, natomiast no, naszym chyba zadaniem jest, żeby pilnować i nie dać uwierzyć przeciwnikowi, ale każdy z tych zespołów ma duży potencjał i niech nikogo nie myli to, że mamy dużą przewagę. Tak, to jest nasz cudowny sezon, my sobie wypracowaliśmy tą przewagę, te nasze zwycięstwa przeważnie są okazałe i fajne. Ale no to jest sport, tak? W sporcie, sport jest dlatego piękny, że często nagle okazują się ci niepokonani pokonanymi. Oczywiście nie chcę, żeby to mój zespół spotkało. My wciąż wierzymy, że do końca uda nam się wygrać wszystko. No ale właśnie, tak jak pani wspominała, pani troszeczkę tonuje te nastroje, żeby nie popaść w taką euforię. Tak, bo i jako zawodniczka przez 25 lat i jako trener przez 23. To już sporo w piłce ręcznej, przeżyłam różne scenariusze i przed każdym meczem ostrzegam dziewczyny przed zbytnią rutyną.
żeby nie dały się zwieść tym wszystkim sympatycznym głosom, aczkolwiek niebezpiecznym, jak to już wszyscy nam wieszają medal na szyi, bo liga trwa, jest jeszcze sporo spotkań do rozegrania i my na każdy mecz mamy wychodzić z głową nastawioną na zwycięstwo, a nie na to, co do tej pory osiągnęliśmy. Mhm. Czyli można powiedzieć właśnie, że teraz przed tym spotkaniem z Lublinem, bo do tego chciałem nawiązać, to nie ma takiej euforii, można powiedzieć. Jesteście po prostu skoncentrowane na tym spotkaniu teraz. To ligowy klasyk, przypomnij. Na pewno tak, a rywalizacja ponad dwie dekady z zespołem z Lublina, no gdzieś w tradycjach tych klubów spowodowały, że te rywalizacje zawsze są, no, może nie bardziej emocjonujące, bo to wszystko zależy od wyniku na boisku. Natomiast jeżeli chodzi o taką mobilizację, no to gdzieś zawsze tak. No, z Lublinem te mecze urastają do takich meczów, które no, zrobimy wszystko, żeby wygrać. Ale właśnie trudno jest mobilizować zawodniczki na każde kolejne spotkanie. Nie mówię akurat o tym konkretnym, bo tutaj myślę, że i tak się mobilizują same. Ale z tygodnia na tydzień trudno jest pracować w takim zespole, czy to przychodzi samo? Nie przychodzi samo, najtrudniej jest mi najtrudniej. Więcej pracy muszę włożyć w mobilizację drużyny z drużynami teoretycznie słabszymi, zawsze mówię teoretycznie. Natomiast te szczubata wali gdzieś tak, ta mobilizacja następuje troszeczkę szybciej. Natomiast to jest nieustanna praca mentalna, to nie jest tak, że się przychodzi, zagra, bo każdy mecz ma swoją historię. No to co będzie kluczem do sukcesu w tym niedzielnym spotkaniu z Lublinem? Ja myślę, że od lat jest tak samo. My musimy zagrać od początku meczu bardzo dobrze w obronie, z dobrą, co się wiąże właśnie zawsze, z dobrą postawą w bramce i wykorzystaniem sytuacji stuprocentowych, które sobie wypracujemy. Bo jeżeli gdzieś są takie przestoje 5-6 minut, że a to za łatwo wpadnie bramka przeciwnikowi, a to nie wykorzystamy my sytuacji, które sobie wypracowaliśmy, no to gdzieś przeciwnik dostaje skrzydeła. Do takich sytuacji nie możemy dopuszczać, no bo wiemy, jakie przeciwnik ma możliwości, jeżeli w siebie uwierzy. No cóż, to pani trener, życzę wam zwycięstwa w tym niedzielnym spotkaniu. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Nie dziękuję, na szczęście. Zapraszam kibiców na mecz. Będzie nam na pewno bardzo miło z dopingiem naszych kibiców. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia.